Ostrzeżenie przed zawartością. W materiale porusza się takie tematy jak przemoc seksualna wobec dzieci, gwałt, samobójstwo i homofobia. Ten materiał mógł powstać w dużej mierze dzięki wsparciu Mile Mazurkiewicz, osoby transpłciowej, która w maju tego roku popełniła samobójstwo. Cześć jej pamięci. Czy nasze dzieci będą uczone masturbacji? Czytamy poradnik, jak powstrzymać pedofila. Dzień dobry. Jeśli jesteście uważnymi obserwatorami mediów, to być może słyszeliście o takim małym temacie jak pedofilia. Nie, nie ta pedofilia. Zupełnie inna pedofilia. Pedofilia homolobby. Proszę o film. Mamy tutaj także wielki kłopot. Wielką trudność, wielkie zagrożenie. Tym zagrożeniem jest atak na rodzinę, atak na dzieci. Seksualizacja dzieci to jest przestępstwo. Przeciwstawiamy się kontynuowaniu programu deprawacji seksualnej dzieci w ręku. Dzieci lat temu stał tutaj pomnik Dzierżyńskiego, który narzucał nam wrogą ideologię. Teraz nadchodzi nowy terror. Jest to terror tęczowy, który chce seksualizować nasze dzieci. Ma być tutaj zastosowana w niektórych miejscach w Polsce, już właściwie jest stosowana pewna specyficzna socjotechnika. Co jest w jej centrum? Otóż w jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. Jest to po prostu systematyczne zastraszanie zwykłego obywatela po to, żeby móc jego dziecku wyprać mózg. Żeby moje dzieci były w szkole deprawowane przez zboczeńców. To służy jednemu celowi, zniszczeniu tradycyjnej rodziny, tradycyjnej kultury i wartości chrześcijańskiej, moralności chrześcijańskiej. Propaguje edukację seksualną według pedofilskich standardów edukacji seksualnej WHO. Jakich pedofilskich? To jest seksualizacja dzieci. Pani uważa, że edukacja cała ideologia gender nierozerwalnie łączy się z marksizmem. I będziemy mówili nie atakowi na dzieci. Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci. Jak sami widzicie i słyszycie, temat jest super poważny. Jako transpłciowa, poliamoryczna, panseksualna pedałka jestem żywotnie zainteresowana losem polskich dzieci i się przejmuję, bo jednak atak na rodzinę, seksualizacja dzieci w Polsce, no to są poważne tematy. A jak jest poważny temat, no to pierwsza rzecz, którą powinniśmy zawsze robić, to sięgnąć do źródeł. No i ja takie źródło znalazłam. Jest nim Fundacja Pro Prawo do Życia. Nazwa może być troszeczkę myląca, ale to dlatego, że fundacja niedawno zmieniła tematykę i teraz nie zajmuje się już wystawianiem krwawych zdjęć w miejscach publicznych, ale walką z gorszeniem dzieci i ich seksualizacją. No ktoś mógłby powiedzieć, że to naprawdę wszechstronna organizacja, no bo mają tam specjalistów od życia płodowego, etyki, medycyny, a teraz jeszcze od psychologii, seksuologii, kryminologii i edukacji. No prawdziwi z nich ludzie renesansu. Tylko nie Da Vinci, bo to był gej. W każdym razie Fundacja Pro Prawo do Życia wydała taką oto broszurę. Jak powstrzymać pedofila? Jest to też wydanie drugie poprawione, czyli innymi słowy mamy tu do czynienia z czystą merytoryką. Wszystkie błędy sprawdzone, wszystkie dane fact-checkingowane, po prostu czysta wiedza na temat pedofilii w Polsce. I powiem wam jeszcze, że chociaż mnie i Fundację Pro Prawo do Życia bardzo wiele ideologicznie dzieli, no to jednak wydaje mi się, że walka z molestowaniem dzieci to jest taki temat, w którym możemy walczyć solidarnie. Trans kobiety z działaczami katolickimi, czemu nie? W końcu wszyscy się zgadzamy, że molestowanie dzieci to jest takie zjawisko, którego w społeczeństwie powinno nie być. Więc jestem dosyć mocno tą broszurą podekscytowana. Już się nie mogę doczekać, aż się dowiem tych wszystkich rzeczy, których na temat pedofilii nie wiem. Na przykład, co to jest pedofilia, jakie są jej przyczyny, jak można jej przeciwdziałać. Ale tu nic takiego nie ma!
Tak więc zanim wyruszymy na fascynującą podróż po tym niezwykłym dziele ludzkiej inwencji, no to muszę wam coś ważnego powiedzieć. W tej broszurze nie ma absolutnie nic na temat pedofilii. W broszurze zatytułowanej Jak powstrzymać pedofila, dosłownie pod tym tytułem, nie ma absolutnie żadnych informacji o tym, jak powstrzymać pedofila. Tutaj nie ma nic o tym, na przykład, jakie są symptomy molestowania seksualnego, jak pomagać ofiarom dziecięcego molestowania, jak w ogóle przygotować swoje dzieci, żeby mogły się bronić przed ewentualnym molestowaniem, jak je przygotowywać, żeby zgłaszały takie próby. Tutaj nic takiego nie znajdziecie. Nul, nada. Gdybym była osobą z zewnątrz, która tutaj po prostu przychodzi i nie ma absolutnie pojęcia, czym jest ta broszura i czym jest Fundacja Pro Prawo do Życia, tylko skuszona okładką, chciałabym kupić coś ciekawego i przeczytać na temat przeciwdziałaniu pedofilii, no to ja bym żądała zwrotu pieniędzy, bo tutaj nic takiego nie ma. Na szczęście zwrotu pieniędzy żądać nie trzeba, bo broszura jest za darmo. Możecie iść i brać ile chcecie ze stanowisk Fundacji Pro Prawo do Życia. Przypominam też, że papier ma niezwykle wiele różnych zastosowań w gospodarstwie domowym. Okej, ale żarcioszki na bok, bo wbrew pozorom ciśnięcie beki to nie jest główny temat tego odcinka. Ta broszura nie zawiera żadnych wartościowych informacji na temat pedofilii, ale zawiera wiele różnych ciekawych tez, na przykład na temat edukacji seksualnej albo homoseksualności. I ja chcę te tezy po prostu sprawdzić, czy są one jakoś zgodne z rzeczywistością, czy się bronią, czy dane, które za nimi stoją, się bronią. Chcę ją po prostu zanalizować. W analizie nie będę szła raczej kartka po kartce, a będę skupiała się na głównych tezach, które przewijają się przez cały tekst. W opisie zamieszczam link do całej broszury i zachęcam do przeczytania, tak żebyście mieli pewność, że w żaden sposób nie manipulowałam jej tezami. No to co? Zapraszam do analizy. Część pierwsza. Edukacja seksualna przygotowuje dzieci do bycia wykorzystywanymi przez pedofilów i doprowadza do zwiększenia się skali molestowania dzieci. No to jest teza z pierwszej strony broszury i powiem wam, to jest mocna teza. A jak mówił popularyzator nauki Carl Sagan, nadzwyczajne tezy wymagają nadzwyczajnych dowodów. Jakie dowody pokazuje nam Fundacja Pro Prawo do Życia na podparcie swojej niezwykłej tezy? Czegoś tutaj chyba brakuje. Na przykład przypisu. Okej, fundacja nam żadnego źródełka nie daje, ale rączki mamy, no to poszukamy sami. Żeby taką tezę podeprzeć, to potrzebowalibyśmy dwóch rzeczy. Po pierwsze, jakichś badań z Europy Zachodniej o tym, że lawinowo wzrasta tam molestowanie dzieci. A po drugie też jakichś badań z Polski, no bo tu jest Polska, nie Bruksela, tu się geja nie popiera, więc też molestowania dzieci powinno być tutaj mniej. Sprawdźmy. W Polsce tematem przemocy wobec dzieci zajmuje się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W artykule przygotowanym przez Joannę Włodarczyk oraz Monikę Sajkowską na podstawie ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci możemy przeczytać, co następuje. Retrospektywne deklaracje nastolatków w wieku 11 do 17 lat ujawniły, iż 12,4% z nich padło ofiarą przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Wyniki diagnozy opisujące doświadczenia polskiej młodzieży w wielu wymiarach zbliżone są do badań bazujących na podobnej metodologii przeprowadzonych w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Okej, ale powstrzymajmy się jeszcze z wnioskami, w końcu to jest tylko USA i Wielka Brytania, ale są jeszcze Niemcy. Jak mówi sama broszura, Niemcy to jest ten szczególny przypadek, na którym widać jak na dłoni, do czego doprowadza edukacja seksualna. Broszura też w dużej mierze korzysta właśnie z niemieckich materiałów do edukacji seksualnej. Fundacja Pro Prawo do Życia nawet podaje dane na ten temat.
Ale mamy tutaj jednak trochę problemów. No bo po pierwsze, to są liczby absolutne. Tutaj nie mamy faktycznej skali zjawiska. No bo okej, 13 tysięcy przypadków, ale na 80 milionów Niemców to jest dużo, mało. No ciężko określić tak naprawdę. No jednak tutaj by się przydało procentowe określenie. A po drugie, Fundacja Pro Prawo do Życia podaje dane policyjne, czyli takie, które niekoniecznie oddają skalę zjawiska w całym społeczeństwie, ponieważ nie wszystkie takie przypadki są zgłaszane na policję. Fundacja nawet sama to zauważa. Ale skoro sami to zauważają, no to czemu nie chcą podać statystyk na całe społeczeństwo? Czemu nie chcą podać badań dotyczących ogółu? Zaraz zobaczymy, czemu nie chcą. Mamy tutaj dwa niedawne badania z Niemiec. Badanie z 2011 roku na reprezentatywnej próbce 2,5 tysiąca ludzi wskazuje, że 12,6 z nich było ofiarami przemocy seksualnej w dzieciństwie. Badanie z 2017 roku na podobnej próbce daje 85,6% odsetka osób, które doświadczyło przemocy seksualnej w żadnym lub minimalnym stopniu, co daje 14,4% osób, które jej doświadczyły w stopniu większym. Ale czekajcie, czekajcie, bo najlepsze zostawiłam na koniec. Potężny raport Child Abuse and Neglect in the UK Today. 200 stron żywej wagi. Jasno mówi. Pomiędzy rokiem 1998 a 2008 odsetek osób molestowanych w dzieciństwie spadł. Spadł, moi drodzy. Do dołu. Lawinowo wzrosło! No i to by było na tyle. Odsetek dzieci molestowanych na tym zgniłym, rozpasanym, wyedukowanym seksualnie Zachodzie jest mniej więcej taki sam, co w tej naszej pięknej, sielskiej, wiejskiej, konserwatywnej Polsce bez żadnej edukacji seksualnej. Jedna z głównych tez tej broszury postawiono na dosłownie drugiej stronie, a także mówiąc nawiasem, podstawa projektu ustawy, który będzie omawiany w polskim Sejmie, wypierdala się na ryj z piruetem, gdy tylko sprawdzi się jakiekolwiek dane na ten temat. Cały ten rzekomy związek molestowania seksualnego z edukacją seksualną, czy cała ta historyjka o lawinowym wzroście molestowania na Zachodzie, to są kłamstwa, to są po prostu nieprawdziwe informacje. Ta broszura was oszukuje, nic takiego się nie będzie działo, żaden straszny pan nie będzie czyhał na wasze dzieci. Tego, żeby o tym wiedzieć, trzeba było sprawdzić dane. A ta broszura nie chce, żebyście wy cokolwiek sprawdzali, ona nie chce, żebyście wy się interesowali tematem pedofilii. To, co ona chce, to żeby się w was włączyła panika moralna, żeby po prostu na sam dźwięk hasła wasze dzieci są zagrożone, wyłączyły wam się mózgi, wyłączyły wam się myślenie. Tylko żebyście po prostu szli i powtarzali za nimi mantrę. Seksualizacja dzieci, molestowanie, przygotowywanie dzieci pedofilom. Także, wiedząc już, że mamy do czynienia tutaj z tekstem kłamliwym, który nie ma żadnych skrupułów oszukiwać swojego czytelnika, możemy przejść dalej. Część druga. Edukacja seksualna doprowadza do seksualizacji dzieci i uczy je masturbacji. No to jest jeden z najbardziej medialnych zarzutów. No bardzo często słyszymy o tym, że zły gender przyjdzie do szkoły i będzie uczył dzieci, jak się masturbować. A zobaczmy, jak jest naprawdę. Wbrew tezom broszurki, nawet w specjalnie dobranych pod tezę cytatach z zagranicznych materiałów edukujących seksualnie, które są rozsiane tu i ówdzie, nie ma wcale mowy o jakimkolwiek namawianiu dzieci do masturbowania się, a jedynie o tym, by nie traktować tego jako czegoś złego, niepożądanego i w ogóle zawstydzać dzieci, jak to się śmieją w ogóle gdzieś dotykać. Co, jak rozumiem, proponuje Fundacja Pro Prawo do Życia. Każdy z tych oburzających fragmentów jest tak naprawdę pozbawionym moralizatorstwa opisem. Nie znajdziemy tutaj żadnego nakłaniania dziecka do masturbacji. Nie znajdziemy tutaj żadnych treści w rodzaju: jeśli jesteś dobrym dzieckiem, to się masturbuj. Każde dziecko do lat 4 powinno się masturbować 2 razy dziennie, inaczej jest złe i niedobre. Nic takiego tutaj nie ma. Jeśli jakieś dziecko nie chce o tym rozmawiać, ani się tym zajmować, to żaden nauczyciel na świecie nie będzie go do tego przymuszał. Coś takiego faktycznie byłoby molestowaniem seksualnym, ale nic takiego się nie dzieje. Zobaczmy sami. W wytycznych WHO, na które powołuje się fundacja, nie znajdujemy w ogóle żadnych takich stwierdzeń, że do masturbacji trzeba namawiać, a jedynie przekazać informację, czym jest i że nie jest czymkolwiek złym. W wytycznych nie znajdziemy wcale żadnych seksualnych kursów, ale wyłącznie zapewnienie dzieciom potrzebnych informacji, tak by mogły w ogóle zrozumieć swoje odczucia i potrzeby.
cały ten przestrach przed nawet neutralnymi opisami seksualności w materiałach edukacyjnych dla dzieci wynika z bardzo naiwnej, purytańskiej, przestarzałej wizji, w której dzieci to są takie czyste i niewinne istoty. Co to w seksualności nawet nie dotykają, bo to dla nich zbyt brudny temat. Dzieci wcale nie trzeba uczyć masturbacji, moi drodzy. Dzieci same chcą odkrywać swoje ciała i same chcą się dotykać w różnych miejscach, w które jest im przyjemnie, na przykład w genitalia, które wcale nie wyrastają magicznie razem z okresem dojrzewania. I te dzieci robią to również w Polsce, na przekór kościółkowym wyobrażeniom o nieskalanej seksualności ojczyźnie. I podejrzewam, że również większość oglądających mnie teraz i również ja masturbowało się zarówno mając te parę latek, jak i potem w okresie dojrzewania. Nie wierzycie? Zobaczmy, co na ten temat mówi profesor Maria Bejzert, doktorka psychologii, seksuolożka i członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zachowania masturbacyjne należą do podstawowych form ekspresji seksualnej pojawiającej się u dzieci. Masturbacja dziecięca definiowana jest jako stymulowanie własnego ciała, głównie obszarów erogennych, przez dziecko i wywoływanie w ten sposób uczucia przyjemności. Badania nad rozwojem seksualnym młodych osób wykazały, że masturbacja dziecięca należy do zjawisk dosyć częstych. Akt taki otworzyło w pamięci około 40% wszystkich badanych. Inne badania podają niższe lub wyższe dane świadczące o rozpowszechnieniu zjawiska. Dalej profesor Bejzert rozróżnia trzy typy masturbacji dziecięcej. Masturbację uprawianą w celu osiągnięcia przyjemności, masturbację eksperymentalną oraz masturbację mającą na celu zasygnalizowanie problemu przez dziecko. Rozdział kończą następujące słowa. Dokładna znajomość trzech zupełnie różnych mechanizmów powstawania masturbacji wiedzie do rozróżnienia zachowań rozwojowych od nierozwojowych i do podejmowania interwencji jedynie w sytuacjach, gdy ekspresja dziecka wykracza poza normę rozwojową, a nie wtedy, gdy w ogóle się pojawia. Nie trudno również znaleźć źródła anglojęzyczne prezentujące podobne stanowisko na ten temat. Za traktowaniem masturbacji jako normalnej i niepatologicznej części rozwoju seksualnego u ludzi stoi szeroki konsensus psychologów, psychiatrów, seksuologów i innych naukowców. Ale zgaduję, że pani Bejzert i autorzy tych wszystkich artykułów to nie powinni się wypowiadać, bo oni się nie znają na seksuologii, no i mają dużo mniejsze kwalifikacje niż... W tej broszurze nie za bardzo są jakieś podpisy. Jedyne nazwisko, jakie udało mi się tutaj znaleźć, to jest nazwisko na pierwszej stronie. Mariusza Dzierżawskiego, prezesa Fundacji Pro Prawo do Życia. Ale zakładam, że pan Dzierżawski ma szerokie kompetencje w tym zakresie, które umożliwiają mu formułowanie tak stanowczych tez na temat masturbacji dziecięcej. W innym miejscu nasz kochany menedżer z branży poligraficznej oraz absolwent Wydziału Matematyki UW twierdzi, jakoby masturbacja obok homoseksualności, biseksualności była zaburzeniem. No jestem szalenie ciekawa, z jakiego spisu zaburzeń pan Dzierżawski korzystał przy sformułowaniu tej odważnej tezy, ponieważ ani DSM-5, ani ICD-11 nie wymieniają żadnej z tych rzeczy jako zaburzenia. Podejrzewam, że pan Dzierżawski korzystał tutaj z najlepszego źródła odnośnie nauki i medycyny, to znaczy z katechizmu Kościoła katolickiego. Swoją drogą, skoro Fundacja Pro Prawo do Życia twierdzi, że masturbacja dziecięca to jest coś takiego zupełnie nienaturalnego dla dzieci i to wynika wyłącznie z tego, że ktoś tam je seksualizuje, no to idąc tą logiką, no to w poprzednich wiekach, kiedy o ludzkiej seksualności za bardzo w ogóle nie można było mówić, no to w ogóle zjawiska masturbacji dziecięcej nie powinno być. No bo skąd dzieci w ogóle by miały wpaść na taki idiotyczny pomysł, żeby się masturbować? Tylko się zastanawiam, czemu w chrześcijańskich, purytańskich rodzinach w XIX wieku dzieciom zakładano takie przyrządy na krocza? Czyżby dla ochrony przed homoseksualnymi szajkami pedofili? Ale wracając.
W materiałach dla dzieci temat masturbacji genitaliów pojawia się nie po to, żeby dzieci rozdmuchiwać seksualnie czy co tam, ale po to, żeby wyjaśnić dzieciom, co się z nimi dzieje, co to jest za zabawne uczucie, które mają, gdy dotykają swoich genitaliów. Czy to jest coś złego, czy to jest coś, czego powinny się wstydzić, w jakich sytuacjach mogą to robić, w jakich nie i tak dalej. Ponieważ dzieci w dużej mierze już się w tym okresie masturbują i nie potrzebują wcale edukacji seksualnej, żeby to robić. Skoro masturbacja dziecięca istnieje jako zjawisko, no to naszym zadaniem jako społeczeństwa jest właśnie wyjaśnić dzieciom, co to jest i co się z nimi dzieje. A nie zostawiać cały temat za zamkniętymi drzwiami i udawać, że nie istnieje. Niektórzy z kolei twierdzą, że wszystkie te sprawy związane z seksualnością, z płciowością i tak dalej, to są tak zwane sprawy obyczajowe, więc rodzic powinien mieć pełne prawo, żeby włożyć swojemu dziecku do głowy to, co on sobie na ten temat uważa. Ja się z takim podejściem zupełnie nie zgadzam i uważam, że jest ono szkodliwe. A dlaczego? Po pierwsze, dziecko jest jednak odrębną osobą od swoich rodziców. I choć to rodzice faktycznie decydują o większości spraw związanych z wychowaniem, to nie mają oni możliwości łamać praw tego dziecka. Jednym z praw dziecka jest dostęp do edukacji i dostęp do wiedzy zgodnej ze stanem naukowym, również na temat seksualności. Wyobraźmy sobie, że do dyrekcji szkoły przychodzi para protestantów i oni twierdzą, że oni są, dajmy na to, z kościoła Pawła Pastora Chojeckiego i oni uważają, że ewolucja, no to ona nie istnieje. I Pan Bóg to stworzył wszystko 6000 lat temu, jak wyliczono dokładnie. No a skoro to jest niezgodne z ich religią, z ich poglądami, to oni chcą, żeby ich dziecko było wypisane z lekcji biologii i nie miało zwyczajnie dostępu do żadnych informacji na temat ewolucji. I oni nie chcą, żeby ich dziecko w ogóle uczyło się takich antyreligijnych rzeczy niezgodnych z ich poglądami. Oni chcą mieć pełną wolność, żeby swemu dziecku nawkładać takich bzdur, jakie oni wyznają. Czy to jest okej? Czy ci rodzice powinni mieć prawo do wypisania swojego dziecka z lekcji biologii? Nie. Seksuologia jest nauką, a na lekcjach edukacji seksualnej prezentuje się właśnie współczesny konsensus naukowy na ten temat. To nie są żadne sprawy obyczajowe. To nie jest propaganda LGBT czy indoktrynacja. Chyba żebyśmy uznali przekazywanie wiedzy na temat ewolucji za indoktrynację ewolucjonistów. No ale nie, to jest po prostu przekazywanie zwykłej wiedzy naukowej poświadczonej badaniami. Drugi problem jest z kolei taki, że rodzice wcale nie są tacy chętni, żeby z dziećmi o tym seksie rozmawiać. Ze statystyk wynika, że aż 30% rodziców nigdy nie przeprowadzało z dziećmi żadnej rozmowy na temat seksu. Czyli co z tymi dziećmi ma być? Skąd oni mają czerpać informacje na ten temat? No z pornografii. Na ten przykład ja się wliczam do tych 30%, ponieważ ze mną rodzice nigdy na ten temat nie rozmawiali. Za całą moją edukację odpowiadał niestety internet. I gdzieś tak mając koło 8-9 lat, kiedy zaczęłam się silnie interesować seksualnością, no to zaczęłam wpisywać różne ciekawe hasła do Google Grafika. I pamiętam bardzo mocno, że to co wtedy czułam, to był wstyd. To był lęk, że robię coś niewłaściwego, że grzeszę, że to jest przecież coś złego, że rodzice mnie nakryją i co oni sobie o mnie pomyślą, jaką mi karę wymierzą. Te wszystkie negatywne emocje były do uniknięcia, gdybym dostała w tym czasie porządną edukację seksualną. I ten już i tak dosyć ciężki okres dojrzewania mógłby być dla mnie troszeczkę lżejszy. I to jest bardzo mocno to, co Fundacja Pro Prawo do Życia zapomina w swojej broszurze. Dzieci już w tym momencie, bez żadnej edukacji seksualnej czy karty LGBT, mają dostęp do rzeczy dużo bardziej wulgarniejszych niż cokolwiek, co znajdziemy w broszurze jako przykład seksualizacji dzieci. Mają ten dostęp przez internet, przez pornografię, przez kanały takie jak Seksmasterka. Stamtąd właśnie będą czerpały informacje o tym, co to jest seks, z czym się wiąże, jak wygląda. I nie muszę chyba dodawać, że to nie jest pozytywne zjawisko. Nie jestem jeszcze tak stara, żeby nie pamiętać, co się działo, kiedy chodziłam do podstawówki. A wtedy normą były na korytarzach takie teksty jak: zrób mi loda! Rucham twoją matkę!
Pamiętam też seksistowskie dowcipy o molestowaniu koleżanek czy chłopców pokazujących sobie wzajemnie porno z telefonu na wycieczkach szkolnych. A to wszystko działo się przecież dekadę z okładem temu. Przypominam, że trochę rzeczy od tego czasu się zmieniło i dzieci zyskują dostęp do internetu na dużo wcześniejszym etapie rozwoju niż wtedy. Czy to nie jest zwyczajnie rozsądne, że w szkołach powinny istnieć zajęcia, które wyjaśnią dzieciom te zagadnienia, na które one już i tak się natykają? I w kontekście tego wszystkiego, to te zebrane w broszurze oburzające materiały mające świadczyć o seksualizacji dzieci, no to wypadają dosyć blado. Och nie, dzieciom pokazuje się genitalia z włóczki. Och nie, dzieci widzą gołych ludzi, bo nie mogą popatrzeć na siebie w lustrze i zobaczyć dokładnie tego samego. O nie, dzieci dowiadują się, jak przebiega seks nie z pornosów, tylko z rzetelnego źródła. O nie, dzieci mają szansę zobaczyć osoby o innej seksualności czy płciowości i wiedzieć, że ich orientacja czy tożsamość nie jest patologią czy czymś wstydliwym. Och nie! W ogóle to, jak fundacja używa cenzury, to jest bardzo duża innowacja, bo zobaczcie sobie sami, na przykład na stronę 22. Widzicie, mamy tutaj rozpikselowane obrazki, no możemy się spodziewać, że pod tą pikselozą osoby będą nagie. Ale nie! Pod tą cenzurą są majtki z lekkim wybrzuszeniem dłoni. Tutaj ocenzurowano stanik, a tutaj ramię. To są obrzydliwe rzeczy, które mogą urazić wrażliwość czytelników tej broszury. Swoją drogą zastanawiam się, co według Fundacji Pro Prawo do Życia jest w ogóle odpowiednie do pokazywania dzieciom. No bo tak, genitalia z włóczki, tragiczne, demoralizujące degrangolada niszczy umysł dziecka, seksualizuje je, straszna sprawa. Rozczłonkowane zdjęcia płodu w miejscach publicznych, gdzie każde dziecko może to zobaczyć. Tak, to nie jest w ogóle traumatyzujące, a nawet jeśli, to to było w słusznej sprawie. Dzieci powinny widzieć takie zdjęcia, bo tak, to się dzieje, więc powinny o tym wiedzieć. To zupełnie nie ma żadnego emocjonalnego wpływu na nie. Zupełnie. Każdy może oglądać krwawe zdjęcia zwłok, to nic nie robi na ich psychikę. Ale w tej wyliczance to chyba mnie śmieszy najbardziej strona 15, gdzie pokazuje się straszne kadry z filmików na YouTube poświęconych właśnie edukacji seksualnej dla młodszych widzów, gdzie z przestrachem pokazują, że w jednym z odcinków pojawiła się drag queen, czyli osoba, która w ramach pewnej zabawy artystycznej przebiera się w bardzo przerysowany, wręcz parodiujący kobiecość wygląd. Dla dzieciaka spotkanie takiej osoby to pewnie sporo frajdy, ale autorzy broszury są oburzeni. Czemu? Bo w zupełnie innym miejscu, na prywatnym Instagramie tej osoby, widać odrobinę bardziej śmiałe zdjęcie. Cóż za perwersja po prostu. Osoby, które pojawiają się w materiałach edukacyjnych, śmieją zachowywać się seksualnie w zupełnie innych miejscach, do których dzieci nieszczególnie mają powód zaglądać. Degrengolada. Ale czekajcie, bo mam teraz dla was super szokujący sekret, nikomu nie mówcie, o autorach tej broszury. Uważajcie, powiem go tylko raz i bardzo cicho. Jest duże prawdopodobieństwo, że Mateusz Dzierżawski w wolnym czasie od pisania tej broszury uprawiał seks. I on chce tworzyć materiały przestrzegające przed pedofilią? Obrzydliwe. Część trzecia. Edukacja seksualna uczy wyrażania zgody na seks z pedofilami. Na stronie 8 możemy dumnie przeczytać. Komu najbardziej zależy na tym, żeby dziecko wyrażało zgodę na seks? Pedofilom! I to jest tak absurdalne stwierdzenie, to jest taka piramidalna bzdura, że szczerze mówiąc, nie wiem, jak się mam za nią do końca zabrać. Czy według Fundacji Pro Prawo do Życia dzieci same z siebie wiedzą, jak przeciwstawiać się molestowaniu seksualnym, a dopiero na lekcjach edukacji seksualnej nauczy się je wyrażać zgodę na seks z pedofilami? Jakby czy to jest ta linia myślowa, to jest ta linia argumentacyjna, którą tutaj widzę?
tak naprawdę w uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych o zgodzie nie chodzi o jakieś pranie im mózgu, żeby wyrażali zgodę na każdy seks, nawet jak nie chcą, tylko o coś zupełnie innego, o autonomię cielesną. Chodzi tutaj o to, że każda osoba, w tym małe dziecko, posiada prawo do wyznaczania swoich własnych granic, jeśli chodzi o kontakt cielesny. Czyli innymi słowy, jeśli wujek albo ciotka na spotkaniu rodzinnym odciągną dziecko na bok do innego pokoju i zaczną mu robić niefajne rzeczy, to to dziecko ma pełne prawo zaprotestować, powiedzieć nie, głośno krzyknąć, powiadomić rodziców o tym, bo jego granice są przekraczane i są robione mu rzeczy, na które to dziecko nie wyraziło zgody. I właśnie o to chodzi w uczeniu o zgodzie. O to, że wszelki kontakt cielesny z dzieckiem, wyłączając jakieś skrajne przypadki w rodzaju wypchnięcia dziecka spod nadjeżdżającej ciężarówki, muszą wymagać jego zgody. A jeśli chodzi o zgodę na seks z dorosłymi, no to żadne dziecko nigdy takiej zgody nie wyrazi. Po pierwsze dlatego, że nie wiem czy wiecie, ale dzieciom nie podobają się kontakty seksualne z dorosłymi, nie czerpią z nich przyjemności. Nie wiem, taki mały fakt. A po drugie dlatego, że dzieci nie są w stanie w pełni zrozumieć, na co właściwie się godzą. Dysproporcja władzy i informacji między małym dzieckiem a dorosłym jest taka, że tutaj zwyczajnie nie może zaistnieć świadoma, w pełni poinformowana zgoda. A właśnie o takiej zgodzie mówimy. I to jest tym ważniejsze dlatego, że osoby molestujące dzieci często używają szeregu psychologicznych sztuczek, które mają na celu to, żeby dziecko było posłuszne i nikomu o niczym nie mówiło. Na przykład wpychanie dziecka w poczucie winy albo jakiegoś obowiązku, że muszą to robić. I jeśli dziecko będzie wiedziało, że ktoś im właśnie wciska kit, to tym bardziej będą mogły zareagować, powiedzieć o tym komuś. Wróćmy jeszcze na chwilę do standardów edukacji seksualnej, ale nie do tych, do których odsyła nas broszura. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ten dokument, standardy edukacji seksualnej, do którego mamy odnośniki w broszurze, to nie jest wcale ani najnowszy, ani najbardziej obszerny dokument, jaki na ten temat powstał. No patrzcie Państwo, no to jest zupełnie tak, jakby twórcy broszury dobrali sobie dokument do tego, żeby najłatwiej było go zmanipulować pod wybraną z góry tezę. No ale może to tylko moja mała teoria spiskowa, a oni go po prostu przegapili. No ale zobaczmy. W dokumencie autorstwa UNESCO Międzynarodowe Wytyczne w zakresie edukacji seksualnej z 2018 na stronie 54 w rozdziale Przemoc czytamy, że dzieci w wieku od 5 do 8 lat powinny umieć określać, co jest przemocą seksualną, zrozumieć, że doświadczenia tej przemocy nigdy nie są ich winą, umieć zarówno przeciwstawić się, gdy ktoś dotyka je w niechciany sposób, jak i zakomunikować tę przemoc zaufanej osobie dorosłej. Odrobinę starsze dzieci w wieku 9-12 lat powinny z kolei umieć rozpoznawać, gdy ktoś okazuje im niechciane zainteresowanie seksualne i asertywnie na nie reagować i się mu sprzeciwiać. Widać chyba jasno, że tutaj absolutnie nie chodzi o żadne przygotowywanie dzieci pedofilom czy uczenie ich wyrażania zgody na seks. Tutaj chodzi o coś dokładnie przeciwnego. Tutaj chodzi o przeciwdziałanie przemocy seksualnej. Coś, co ta broszura twierdzi, że ma robić. I o tym można się przekonać banalnie prosto, sprawdzając nawet ten starszy dokument, który został ujęty w źródłach broszury. I o ile część z poprzednich błędów można by pewnie tłumaczyć fanatyzmem, może jakąś głupotą ludzką po prostu, to tutaj mamy kolejny przykład ordynarnej manipulacji i kompletnego przeinaczenia faktów. Oj, tacy z was dobrzy chrześcijanie podobno w tej fundacji Pro Prawo do Życia. A kłamać? No to kłamiecie jak najęci. Czeka na was za to rozliczonko na sądzie ostatecznym. Chociaż ja bym wolała najpierw na ludzkim sądzie. No ale to zobaczymy. Część czwarta. Po co nam właściwie edukacja seksualna? Ktoś mógłby się tutaj zastanowić, czemu te lewaki tak strasznie walczą o tę edukację seksualną w szkołach, po co im to właściwie jest, skoro to tak kontrowersyjne, to czemu po prostu nie zostawić tematu i zająć się czymś innym? Odpowiedzi na te pytania, które widziałem w internecie, często wahają się od... To marksistowski plan indoktrynacji młodych umysłów, stworzenia nowego człowieka i zniszczenia cywilizacji łacińskiej.
Do. No bo ci geje to cały czas o seksie gadają, oni tak mają po prostu tylko ruchanie w głowie. No i oni chcą chodzić po szkołach i pokazywać dzieciom, jak się ruchają, tak? O to tu chodzi. Pokazywać gejowski seks. W rzeczywistości sprawa jest niestety dużo bardziej prozaiczna, ale też i tragiczna. Czemu lewakom zależy na edukacji seksualnej? Czemu mi tak na tym zależy, że robię filmik? Zaraz wam o tym powiem. Przedtem jednak szybkie ostrzeżenie. Będę mówiła tutaj o dosyć graficznych opisach przemocy seksualnej i gwałtu. Jeśli nie chcecie o tym słuchać, to przewincie do. Okej, jeśli wszyscy jesteśmy gotowi, to możemy przejść dalej. W 2018 w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku 18-letnia dziewczyna została zbiorowo zgwałcona w czasie swojej imprezy urodzinowej. Została zgwałcona przez jej kolegów ze szkoły, przykładowych, dobrych chłopaków. Jednego z nich dobrze znała, był jej przyjacielem. W czasie imprezy podali jej tabletkę gwałtu. Wykorzystali ją w brutalny sposób i całość nagrali. Nie było nikogo, żadnej tradycyjnej rodziny, żadnych rodziców robiących pogadanki, żadnej szkoły, żadnego kościoła katolickiego, który wytłumaczyłby tym chłopakom, że granice innych osób trzeba szanować, że nie można traktować ciała innej osoby jako zabawki dla własnej satysfakcji. Ci nastolatkowie nie otrzymali edukacji seksualnej i chociaż oczywiście nie usprawiedliwia to ich okrutnego czynu, to nie można też ignorować tego, że decyzje nastolatków nie biorą się znikąd. Są oni przecież kształtowani przez świat wokół, przez społeczeństwo, przez kulturę i przez szkołę. Ale to nie koniec koszmaru dziewczyny. W czasie obdukcji, która stwierdziła głębokie rany pochwy, odbytu oraz gardła, lekarze oraz pielęgniarki ją wykonujący pozwalali sobie na poniżające i obwiniające dziewczynę komentarze. Kiedy wróciła do szkoły, spotkała się z kolei z szyderą i wyśmiewaniem ze strony rówieśników. Ich również nikt nie nauczył, co to jest przemoc seksualna, przez co przechodzi ofiara przemocy seksualnej. Nikt im nigdy nie przekazał, że ofiara gwałtu nigdy nie jest sama sobie winna. Że ich koleżanka nie jest winna temu, że jej przyjaciel zdradził jej zaufanie i wrzucił tabletkę gwałtu do drinka. Ale nie tylko jej rówieśnicy pozwalali sobie na tego typu komentarze. Dziewczynie nie wierzyło bardzo wiele osób. Rodzice gwałcicieli przekonywali, że dziewczyna sama tego chciała i wymyśliła sobie gwałt. Ksiądz w lokalnym kościele odprawił mszę, ale nie za nią, a za jednego z gwałcicieli. Wszyscy ci dorośli ludzie kształcili się w czasach PRL-u. I gdyby edukacja seksualna faktycznie była tak marksistowska, jak chcą niektórzy, to pewnie by ją wtedy otrzymali i wiedzieliby, jak się zachować w tej sytuacji. Niestety tak się nie stało. Dziewczyna w wyniku stygmatyzacji przez całe miasto próbowała popełnić samobójstwo. O jej historii możecie się dowiedzieć więcej z odcinka Uwadi, który został jej poświęcony, wstawiam link w opisie. Gdyby edukacja seksualna była powszechna i gdyby przeszła ją każda osoba w tym kraju, to ta historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Ale niestety wydarzyła się w ten sposób i wiele podobnych historii wydarza się teraz i będzie wydarzało się za miesiąc, za rok, za 10 lat. Edukacja seksualna jest jednym z narzędzi, żeby je powstrzymać. Istnieje mit, że edukacja seksualna to obchodzi tylko te LGBT, podczas gdy to jest sprawa życia i śmierci dla wielu, wielu osób w całym kraju. To jest super, super kluczowa sprawa. I dlatego ja nie przestanę o niej mówić, nieważne ilu prawicowców będzie sobie roić, że to jest jakaś seksualizacja dzieci. Zakończenie. Okej, chyba musimy tutaj skończyć. Ten filmik robi się coraz dłuższy. Początkowo planowałam, żeby to zrobić w ramach jednego odcinku, no ale wtedy nikt by tego raczej nie obejrzał. Tak więc podzieliłam materiał na dwie części. O edukacji seksualnej powiedzieliśmy już sobie wystarczająco dużo. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zachęcam bardzo mocno do przeczytania dokumentów, które wspominałam w czasie filmiku. Myślę, że prezentują one ciekawą i całościową wizję wychowania dziecka, w której jednocześnie seksualność tego dziecka nie jest traktowana jak temat tabu, coś wstydliwego, ale też to dziecko przygotowuje się do ochrony przed molestowaniem seksualnym. Prawdziwym molestowaniem, takim jakie faktycznie zdarza się na świecie, a nie molestowaniem homolobby. Ale o homolobby, o homoseksualności i związku z pedofilią, no to niestety będziemy mówić dopiero w następnym odcinku. Jeśli odcinek wam się podobał, możecie dać lajka i zasubskrybować, za co serdecznie dziękuję. Przerwa związana z odejściem Sawa już się skończyła i mam nadzieję, że teraz będzie można w miarę regularnie wypuszczać odcinki. Następny zobaczycie za tydzień, a potem mam nadzieję utrzymać tempo miesiąca, półtora na odcinek. Jeśli chcecie mnie wesprzeć w produkcji takich materiałów i prezentowania lewackiego, feministycznego i queerowego punktu widzenia na polskim YouTube,
to możecie to zrobić przez PayPal lub przez Patronite. Oba linki wstawiam w opisie. Z góry dziękuję za wszystkie wpłaty, bardzo się przydadzą, gdyż niestety produkcja wideo zabiera czas i pieniądze. Chcę tutaj też podziękować dwóm inicjatywom, które bardzo przysłużyły się w produkcji odcinka. Pierwszą z nich jest Stop Bzdurom, odpowiedź na Stop Pedofilii, czyli inicjatywa prostująca kłamstwa i przekłamania na temat edukacji seksualnej w Polsce. Polecam bardzo mocno sprawdzić ich stronę, świetnie przygotowana, link znajdziecie w opisie. Drugą inicjatywą jest blog Staszka Krawczyka, publicysty magazynu Kontakt, który udowadnia, że można być jednocześnie katolikiem i nie dawać się nabrać na antynaukową i kłamliwą nagonkę Kościoła katolickiego. Pozdrawiam ciepło obie te inicjatywy. Z mojej strony to by było na tyle. Nina z Transgrysów, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.